Witam serdecznie, Karol Plewa, portal disco-polo.info, a dzisiaj oficjalna premiera książki lidera Bayer Full, Cesarz. Oficjalnie cesarzem zostaje Sławek Świerzyński, lider zespołu, który jest teraz ze mną. Sławku, bo to jest takie potwierdzenie, że Chiny leżą u stóp zespołu Bayer Full. Sądziłeś kiedyś, że wasza muzyka zawędruje tak daleko? Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Faktycznie, no jak cesarz, to tamte Chiny leżą u stóp. Znaczy, myślę, że jest to wielki sukces całej muzyki disco polo, że w tak olbrzymim kraju, jakim są Chiny, 1,4 mld ludności, doceniono tego rodzaju muzykę, ba, nikt się z niej nie wyśmiewał, tylko wręcz przeciwnie, kochają te piosenki i to jest najfajniejsze, więc może tak, że ja jestem takim prekursorem, który tam wszedł na tamten rynek, ale myślę, że wielu kolegów z śpiewających disco polo również może podbijać inne kraje, byłoby pięknie, może nie Arabów. Ale nie kraje arabskie. Chciałem powiedzieć, może nie kraje arabskie, bo tam jest coraz niebezpiecznie, ale jeszcze cały świat przed nami stoi otworem. Właśnie mówi się, że na polityków nie ma co liczyć, tylko w Sławku Świerzyńskim nadzieja na przyjaźń polsko-chińską. Coś w tym jest, dlatego że Chińczycy, zanim zrobią interes z kimkolwiek, muszą go bardzo dobrze poznać. W związku z powyższym ja dałem się poznać jako przyjaciel Chin i dlatego też wiele tych inicjatyw gospodarczych, które teraz obecnie są w Polsce robione, dzieją się za moim pośrednictwem albo przynajmniej w mojej obecności. I to jest bardzo, bardzo, bardzo budujące i cieszące. Czyli Chiny dzięki zespołowi Bayer Full jeszcze większym imperium się stają. Sławku, powiedz mi jeszcze, bo to na pewno jest cios dla krytyków disco polo, że Bayer Full tworzy fenomen pewien w Chinach. To nie jest dla nich dobra informacja, że muzyka disco polo nie sprzedaje się tylko w Polsce, również w odległym kraju. Dla krytyków to dobra informacja, dla krytykantów to zła. Bo ci krytykanci, którzy w ogóle nie mają pojęcia o muzyce, jak się ją tworzy, jak się ją gra. Ja zawsze mówię, no jeżeli tak jesteś mądry i taki ogadany, no to bardzo proszę, tam pianino, instrument stoi, zagraj, porozmawiamy. Także ci krytykanci faktycznie tam sobie paznokcie do żywego obgryzają. Natomiast krytycy no, zaczęli się przyglądać tej muzyce. Zobaczyli, że coś w tym musi być jakiś potencjał, duży ładunek emocjonalny, jeżeli inne kraje się z tego nie wyśmiewają, a oni już no, po prostu no, trudno jest śmiać się z czegoś, kto inny zaczyna doceniać. To jest budujące. Ile można tak naprawdę wyczytać o liderze Bayer Full w książce Cesarz? To jest pigułka czy maksimum informacji? W tej książce jest w zasadzie maksimum chyba informacji. Oczywiście niektóre etapy z mojego życia czy zdarzenia, no wolałem pominąć, przemilczyć. Są jakieś tematy tabu? Nie, to nie tabu, tylko się o takich rzeczach po prostu nie mówi. Tak więc, ale mądry to wyczyta między wersami, co tam jest, co chciałem przekazać, a głupiemu tej tak nie pomoże, choć wyczytał 10 razy. Tak więc wydaje mi się, że ta książka jest takim kompendium wiedzy i o weselach, i o disco polo. Jak ono powstawało, gdzie tworzyło, tak więc to warto przeczytać. Sławka, nie marzyć się, kiedy nadejdzie już ta jesień życia, osiąść kiedyś w Chinach, tam w jakimś fajnym apartamencie z widokiem na chiński mur? Absolutnie nie. Tylko i wyłącznie nasz kraj. Tylko Polska. Ja kocham Chiny, kocham Australię, kocham Nową Zelandię, kocham Amerykę, ale w Polsce czuję się najlepiej i ja już tutaj, nie, jak to się mówi, nie przesadza się starych drzew. Ja w tej kulturze, w tej Polsce wyrosłem, dojrzałem i zamierzam się zestarzeć. Ja już jestem stary człowiek, ja już mam 53 lata, tak więc co tam. Jestem potrójnym dziadkiem, także mam trzech wnuków. I jak ja to mówię na koncertach, to czasami jest tak, że ludzie są zaskoczeni tym faktem, że taki stary człowiek jeszcze śpiewa, a z drugiej strony... Stary człowiek i może. I może. Przez to, że utożsamiają się z moją osobą, to widzą, pokazują swoim dzieciom i wnukom, że można śpiewać tak radośnie, że nie tylko młode osoby mogą wykonywać tak radosną muzykę, jaką jest disco polo. I można się nauczyć chińskiego nawet i nic nie stwarza żadnych przeszkód. Sławku, a powiedz mi, jak ta sytuacja w Chinach, ten fenomen w Chinach przełożył się na polski rynek? Czy zauważysz jakąś zmianę w odniesieniu do tego, co było wcześniej, jeśli chodzi o zespół Bayer Full, jeśli chodzi o postrzeganie disco polo? Przede wszystkim na każdym naszym koncercie w Polsce musimy śpiewać po chińsku. Musimy. Musimy rozmawiać po chińsku. Ludzie są ciekawi tego. Natomiast, żeby byli zainteresowani aż samymi piosenkami w języku chińskim, to tak nie do końca, bo widzimy po sprzedaży płyt. W Chinach tak. Chińczycy są zainteresowani znowu tylko po chińsku, żeby śpiewali, a po polsku znowu tak sobie. No to pewnie tak chyba tak każdy do tego podchodzi, że chce rozumieć to, o czym jest śpiewana i o czym jest piosenka. Tak więc co zrobić, no?
normalnie. A różni się czymś ta chińska publiczność od polskiej żywiołowością, reakcjami, jakimś oddziaływaniem, jakie wywołuje w nich Bayer Full? Na początku, kiedy zaczynamy śpiewać, jest to wielkie zaskoczenie, prawda? A tym bardziej, że ustaliliśmy sobie, że zaczynamy śpiewać po polsku. No czyli, no, kolejna biała małpka przyjechała do Chin, będzie coś tam sobie śpiewała. I nagle refren zaczęła śpiewać po chińsku i jedziemy wszystkie piosenki po chińsku. Oni są niewyobrażalnie zaskoczeni. Teraz w tym roku byliśmy na zaproszeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale w poprzednich latach byliśmy na zaproszeniu Ministerstwa Spraw Gospodarczych, Ministerstwa Kultury. I pamiętam, jak wiceminister kultury, będąc ze mną na ulicy Chińskiej, zobaczył, że ja podchodzę. Tam ludzie śpiewają na ulicach normalnie. Sobie tam ma jakiś tam mały grajek i zaczyna grać. Tak więc zobaczyli, że ja po prostu podchodzę do tych ludzi, zaczynam z nimi śpiewać, zaczynam się bawić. Oni po prostu nie wierzyli własnym oczom, że to może, że biały człowiek może tak spontanicznie nagle ogarnąć cały park i wszyscy z nimi zaczynają śpiewać. Tak więc mnie się udaje. A dlaczego to nie Justyna Styczkowska, nie Edyta Górniak, tylko Bayer Full podbił Chiny? Nie mam pojęcia, dlaczego akurat my jako pierwsi biali ludzie na całym świecie zaczęliśmy śpiewać swój repertuar w języku chińskim, bo to jest. Oczywiście były zespoły, które śpiewały jedną piosenkę, zwrotkę albo coś w tym rodzaju w języku chińskim. My natomiast mamy swój repertuar opracowany w języku chińskim i przetłumaczony na język chiński i jako pierwsi na świecie śpiewamy w tym języku. I to jest zaskoczeniem i dla samych Chińczyków, i dla nas również, to nie ukrywajmy. A wcześniej, nim książka Cesarz, ukazał się film Miliard Szczęśliwych Ludzi. Czy określiłbyś Chińczyków właśnie tym miliardem szczęśliwych ludzi? To szczęście najbardziej widoczne jest właśnie przy muzyce disco polo? Wtedy, kiedy się bawią i biesiadują, na pewno tak. Wiadomo, że jak idą do pracy, no to nikt tam nie kocha pracować. Chińczycy są może nie radosnym narodem, ale takim narodem usposobionym bardzo pozytywnie. Ich cieszy każdy nowy dzień, ich cieszy to, że rozwija się ich państwo, cieszą się swoimi sukcesami, swoimi odkładanymi, ciężko zarobionymi pieniążkami, że mogą coś więcej, że mogą pozyskać. Ten tytuł jest adekwatny do kraju, w jakim tam byłem. Jeśli jesteśmy już przy szczęściu, to na koniec, z innej beczki wydałeś ostatnio córkę za mąż. Powiedz mi, zdajesz sobie sprawę tego, że cała populacja męska, i polska, i chińska, w mig straciła sens życia? Pewnie tak, ale to przecież w średniowieczu rycerze też tak samo hołubili swoje damy i nigdy się z nimi nie żenili, a wręcz przeciwnie, do śmierci byli wdzięczni, więc myślę, że i publiczność disco polo będzie wdzięczna i wierna Nicoli, tak więc niech się dzieje. Średniowiecze hołubiło swoje damy, my hołubimy od lat zespół Bayer Full i hołubić będziemy z racji tego, że teraz to już nie jest zespół disco polo, tylko zespół cesarski. Dziękuję. Dziękuję Sławkowi Świeżyńskiemu za rozmowę. Zespół Bayer Full. Jak to ładnie brzmi. Trzymajmy się tego, by to ładnie brzmiało jeszcze przez wiele lat. Sławek Świeżyński, lider zespołu Bayer Full. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Cześć.